No powiedz mi. Co? Ciebie wywiozłem, czy tamtych? Brzydź Za mnie nie barami. wywiozłeś, no ja to tylko z tym samym, No przed to o tym chuj ci samolotem chodzi. z Warszawy. Wiesz? No to o chuj ci chodzi. Co o chuj mi chodzi? Wyrażę się, bo ci kosa zajebę. Ja nie jestem pierwszy lekkiszy. No to na chuj się spinasz. Ja się nie boję. Bo kurwa wywozisz tych ludzi, po chuj ich wywozisz? Nie umiecie normalnie pogadać? Dzień dobry. Mam tu jakoś pomóc, czy mam Tak, zostawić tak. was? Prosiłbym, aby pani spojrzała na moją lewą kostkę. Strasznie mnie boli i chciałbym, żeby Mogę pani uciąć. popatrzyła to swoim medycznym. Nie, nie, nie. Za to nie wchodzi w grę. A, no dobra, to moment. No chyba jest git. Boże, ile tu jest ludzi? Zaraz tutaj sobie wyciągnę. W torbie miałem. Gdzie reszta? Jak was tłumy gryzą, auta Ej, rozjeżdżają. spadnio. Colin się pruje. Witam. Cześć, cześć. Co? Colin się pruje. Przyznał się do wszystkiego. Jak? Powiedział, że wywiózł ich. Że są pieski spadnio. Zaraz. To niezły Colin. Powiedział, że ich A wywiózł, bo kiedy się to pruli. było? Nemo Chiliad. Kiedy to było? Parę minut temu, z 10-15, no nie wiem. O, bo ja widziałam, dwa samochody jechały i ktoś tam krzyczał, ale... Mówili, że jakiś koper, czy kopery, nie Ano, wiem. koper i elf. Ach, wszystko jasne. Więc to byli oni. Co tam piszesz za SMS-y, co tam? Przecież przejechałem przed chwilą, to non-stop, wiesz. No, 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 ale co? Coś robimy, czy nic? No, coś tam zaraz będziemy kombinowali. No, dobra, dobra. To muszę wiedzieć co, bo... Dobra. Poczekaj, no, wyjdziemy Dobra. stąd tylko, niech się wszyscy zbiorą. Też chodź kochania chyba ze mną. Jasne. Nie no, co ty dawczo? Ale w sumie wyglądam, no jak szeryf. Czuję. O Jezu, policja przyjechała. Kurwa, ile ty z Mokotowskich? O, panie złoty. Dobry. Dobry, dobry. Fuj. Stawiał to. Proszę pana. Tak? Wie pan może, gdzie znajdę właściciela kasyna? Bo mam do niego... Tak, w środku. A, bo mam do niego kilka ważnych spraw. To proszę iść do środka. Ale to tak... Dobra. Dzień dobry. Miał mrał. 10 miesiąc. Witam skarpa. To też trzeba gleba trzeba jeszcze raz wielkie suma. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak to pluje i się nie przywita. Może teraz powiesz dzień dobry? Może u góry jest. LUL. Dzień dobry, witam. Okay. A tam jest to. Stoi z kobitką. Cześć! A, dobra. Chloe, jak tam? Serwer słyszałem, że się popsuł. Coś tam, kurde, wrzucali, tak? Kurde, zaćmienia. A nie ma dużych numerków przecież. Coś dodają. Co jest? Napisałem do tego. Komsko cwal.
pierdolnie nie wyjdzie. Ty, był no, chłopak Heidi. Ta, to w sumie. Głosić? To. No, na Twitterku. Chuj. Dobra. Gleba, kurwa, gleba! Gleba, albo... kurwa! Czy smaczny? Gleba! Czwarty, kurwa. Drugi miesiąc. Witam, skorpa! Serdecznie, gleba, czacie, teraz wielkie niksuma spaczy! Kiedy smokotów, a teraz troszkę Frankesz Kappa. Cześć, cześć. Troszkę Franks, troszkę... Weź przez... Nie ma co czuć. Eluwanie. Dobry? Nie, teraz. Dobry, witam serdecznie. A co pan takim polownikiem jeździ? Jednostka Tom. Czekaj, Pretty, bo ja potem już biletu nie biorę. Dostaw go, dostaw go! Pretty! Muszę kupić narkotyki, narkotyki. O co się, co się? Nie. No nic, wchodzimy jeszcze raz. Serwer wejdziemy jeszcze raz. Quit, czyli jednak. Czyli jednak. Co tam na perdol, witam serdecznie. Connect. Cześć Zbyszon. Siemaneczko, siemaneczko. A Destiny ty nie masz? Kiedyś to grałeś, co? Destiny na oazie, pamiętam ciebie. Jak żeś nakurwił na oazce. Ale Małusz dostał headshota. Widzieliście to? Jak się napierdalali na live'y? Siema Kapson. Ale się nakurwiali na live, co? No widzisz, decyzję to super nie zastać. Wózek z Tesco chcesz zobaczyć? No tylko jeden się bił, no to wiadomo. A co chcesz bilety kupić? Miał? No to z tą butelką to przesad... A gościu chyba miał... Ten co go napierdalał chyba miał koszulkę Fame MMA, nie? To niezła reklama. Niezły fejm. Dobrze mówię? No, Summer, było wszystko na live, nie jeszcze. Co za gość? A on był napity, czy co, kurwa? Masakra. Mati podarował suba wózek z Tesco! Wózek z Tesco, 6 miesiąc, witam skorpa! Serdecznie gleba, trzeci wózek z Tesco, jeszcze raz wielkie dzięki suba! Ła! Cześć, cześć, witam serdecznie. Hej. To widzisz, Marku, elegancko. To Dion Gleba. Oni najebani jak automat. No ale imba niezła, kurde, ale żeby... Ten YouTube to wylągarnia patologii. Jak to ludzie komentują. Ale w sumie YouTube, nie wiem, czy nie ma tam żadnych moderatorów, czy co. No, w ogóle YouTube to na, jakby na Polskę to powinni oddzielną chyba, nie wiem, oddzielne biuro założyć, nie? Które będzie tego pilnowało. Na Twitchu to raz, dwa, trzy by zbanowali. Szybciutko by poszło. Na Twitchu to kurde jakiś pornus to odbanują. Chociaż ostatnio nie, tak było, że kurde troszkę się opóźniali. Ale teraz już kurde pornusiki szybko banują. Jest kurde ruchańsko na live'ie.
To od razu banik leci. Ała, ała. Adamek, ty YouTube'em żyjesz, co? Sekcję powołać? No departament oddzielny. Dla Polski to oddzielny YouTube? Ale masakra, nie tylko w Polsce się takie coś dzieje. Chociaż... No ale nie, no tak jest, no. Więc wiecie, masakra. Trochę chujowo. Czy tak się dzieje? Trochę chujowo. Puszok, drugi miesiąc i to jest kasa! Serdecznie glebaczacie. I jeszcze raz wielkie dzięki za suba, Puszok. Cześć, cześć. Gleba, kurwa! 3 sekundy na glebę, policja! Rosji podobno też? Ta, w sumie to nie wpiszemy rosyjskich liter, więc... To kiedy unwip zako? No, w sumie to... Nie no, to co na fame się dzieje, to nawet jest okej, nie? Ale to co się dzieje, kurde, na YouTubie, po alkohol. Ty zako, no ale ty nawet subika nie masz, to co ty, kurde? Vipyk taki bez subika? Wiesz, zako, troszkę no, troszkę nie wypada, no. Spokojna twoja, ty mi już tydzień temu mówiłeś, spokojna twoja rozczochrona. Będzie strzelany. Unwip. Zobacz, tu chat może zagłosuje. Głosujemy. Unwip or unwip. O! Proszę bardzo, Mati, jaki tutaj wybronił. Ez. No i proszę, Mati. 15 miesiąc, witam skorpa! Serdecznie gleba, zaczęcie. Jeszcze raz wielki dzięki sobie. Masz, nie płacz, Polaku. No, pięknie, pięknie. Elegancko, kurde, Mati. Elegancko. To jest szanuję. Nie liczy się, nie no, liczy się no. Jest sup, jest. A co za różnica, jak to zrobił? Mógł być locik, tak? Za suba mógł być. A jak to zrobił, to już wiesz, to już kurde wszystko jest git. No i chuj. Chyba trzeba quit dać, nie?
odporny, zdjęto klucz. Zdjęto odporny? Klucz odporny? Lol. To nieźle. Zdjęto, kurde, oponiki, to w sumie niedobrze, że zdjęto ale opony. Ale za ten kale nas porobili! Matiae, taki jesteś właśnie. Juren ma, chud i zadymiasz ma, to czemu ja mam nie mieć takie życie? Czasami trzeba kogoś obrazić. Kapa 3 złote i 19 groszy. Jak jeszcze jeden taki wywód jakiś, kurde, napiszesz, to się chyba zastanowię, bo w sumie to było śmieszne. Juren ma... Hoodie ma, ja nie mam, czasami trzeba kogoś obrazić. Nie no, Destiny, on ma suba, ale to ty byś, kurde, chciał, żeby ci każdy dał suba, to tak nie działa. Bo jak się random mają, a nie. No Juren jesteś? Juren, w sumie czemu ty masz VIP-a, powiedz mi. Bo to mnie zostało, bo Hoodie i Zbyszantowym, to są spoko, ale ty Juren, powiedz mi, czemu ty masz VIP-a. Nie ma? To dobrze. Bo już by nie miał. To dobrze. Juren stracił? No mówiłem! Kurwasz, elegancko to tak miało być. To rączki całuje Zbyszon. Całuje? No pomyślmy. Ile moglibyśmy kasować za VIP-y? To jak na armię. 400 zł. Największy pakiet. Kiedyś to i za pół kafla był pakiecik. 5K to za mono. Przetasuj te VIP-y, bo się... No dobra, zaraz przetasujemy w sumie, racja, bo widzę, że się nie udzielają. Znaczy osoby, które wybrały VIP-a, to ja liczyłem, że będą się udzielać, a tu proszę. Ale za ten kale nas porobili! Wozek z Tesco VIP Matia 0.70. Kurwa, za złotówę, no. Patrz jaki. Sknerus, Kaczor Donald. No na miesiąc tak 400 zł. Miało, no ale co to, kurde. Tyś byłaś w mafii, to wiedziałaś, kurde. O wszystkim. Czyli wszyscy unwipy i za kasę. Kurde, unwip all. Ciekawe, czy cię taka komenda. O, zaraz sprawdzimy, przetestujemy. Darek, daj mu spokój. Kurwa, fajny chłopak. Elegancki chłop mój, pewnie. Elegancki. Daj mu spokój. Czekaj. Airwear, Epros. No to dobrze. Matis, to... Buceusz, spoko, wąsacz, Forcake. Forcake czemu ma VIP-a? Weko. Kto to Weko? Zdybek, Trzcinka to git. Grzybek, jaki zgłoszor, Kalcia. Kalcia! Oj, przewinęło mi. I mi przewinęło. Nexi, dzięki za suba! Witamy z Kempera! Serdecznie oglądać, cześć, cztery wielkie dzięki za suba! Nepedol, nie zamieniam się. 3 sekundy na glebę, policja! A co to netoperek za filmik? Ha. Co to za ha? Co to jest za ha? Nie, teraz nie otwieram shotów, bo mnie wyjebie. Minus Forcake plus Maty. Forcake jesteś? Mógłbyś nam wytłumaczyć parę rzeczy? Szkoda, że nie da się dopisywać do niku na przykład takie, kurde, coś, że będę wiedział, kurde, jak was kojarzyć w nawiasie na przykład coś. Działa? Miał? A co nie działało miał? A na swoim kanale Hoodie? Kurde, muszę wpisywać was. I masz ołóweczek taki? Wywalało coś? A co, jakaś aktualizacja była? Coś miał było do pobrania? Dawaj komuś inwigilację z czatku. Jaki wygadany się zrobił, no perdon. Widzisz, kurde, wcześniej to się nie odzywał bez tego. Skończ, proszę. O, tu jakieś są zatarczki między, kurde, graczami, widzę chyba. Ale nie wiem, co to się dzieje.
Cześć Radiwon, siemaneczko. Wojna była? Discordowa? Kurde, zaglądam do tego Discorda, ale zazwyczaj już są pousuwane te wszystkie rzeczy. To ja cufam Manonowi tego suba. Czemu tak? Czemu tak, Mati? To prawda, że dziś CK spadnie? Ja nie wiem, o czym wy mówicie. Chcesz nudesy? To nie wiem, wodzek wszystko. Zmniejszono wartość recoila, kawa, Red Bull i Monster obniża recoil przez 120 cm przez... Aktualizowano mapę, dodano opcję eskortowania dla medyków, dodano strefę chill zone. Przybywanie tam jest... Wypłatę. Uuuu, chill zone. Kurde, tylko żeby ludzie tam nie awczyli. Nie? Wiecie jak to jest, wiesz jak to jest miał. Ej, w sumie fajne rzeczy. Ostatnio rozkminiali właśnie, czy na Lakeside po prostu nie otworzyć serwera dla wszystkich, ale wydaje mi się, że jak jest po 60 osób, po 70 to chyba nie trzeba, kurde, żeby był full max. Strojów dalej nie ma, ale wiesz, że strojów nie dali Zako w końcu, nikt mi nie wysłał na PW. Sekunder miał zrobić i w końcu nie zrobił. Dlatego nie ma, nie? Przy co przy Destiny? Nie wiem, kurde, co przy Destiny, bo przeszło mi na górę. Tygodniowym spamisz. Co, ale to spamy, to nie ma, kurde, że spamy, no to kurde. Mi nikt nie wysłał żadnego linka. Nikt nie wysłał żadnego linka. Musimy jakiś filmik obejrzeć, czekajcie, może coś sobie otworzymy w poczekalni. Tu będę sobie wchodził. Jakiś tu filmiczek by się może... Myszunię trzeba drugą odtworzyć. Mi przypomni. O cholera jasna. Widzicie, coś to narobili? Aż mi z nosa poleciało. To wszystko przed nas. Kurde, a możecie powiedzieć, co to jest to haha, bo to jest jakiś środek podkarny z kanału, bo wiesz, że tam jest whitelista. Hello? O, witam, witam. Co tam? Do przodu, a u ciebie? Tak po malutku. Opancerzony. A to wierszyk to widzieliśmy. A to tak sobie. Hmm?
Tak, 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 po prostu. Idę po auto. Forcake jest? Forcake? Wołem cię. Co ty, kurde, forcake'u, co? Ema. Forcake, wiesz co jest? Słuchaj, sprawa do obgadania. Jest, kurde, sprawencja do obgadania, wiesz? Sytuacja jest, kurde, mocno napięta. Nie wiem, czy się to spodoba, czy nie, ale kurde, musimy powiedzieć, co to jest, że ty masz VIP-a. Dzień dobry. Czekajcie. Kurwa, maski się nie da założyć. Kurwa, dlaczego nie mogę założyć maski ani nic? Że tak powiem, całe miasto leży na plecach. O, no i chuj, wyjebało się miasto, tak? Czyli tak, będzie tak, zaćmienie. Tak. No, będzie już trzecie zaćmienie. Niestety miasto będzie się cały czas wywalać na plecy, bo z dużo osób wchodzi do kolejki po bilecik. Co? Co ty mówisz? No, naprawdę. Jak ja kupowałam bilet, było 70 osób w kolejce przede mną. Kurwa, niech, to niech nie wchodzą, niech sobie idą gdzie indziej. Tak, niech sobie idą gdzie indziej. Palam gumę i tyle. Dobra, da się zamyślić jakby co. Luwa? No, luwa, luwa. O. Kurde, to ten rolby, kurde, w GTA to jest perełka. Coś tu leciało, jakiś list. Jakiś stary list. To pewno mokotów wchodzi, kurwa. Jakby zliczyć wszystkich z Mokotowa, to za 30 osób pewno wchodzi od nich. Kurde, to ja się nie dziwię, że serwer wypierdala, jak mokotasty się łączą. Silny! Ty, kurde, weź rozgranić ludzi, co to się dzieje, że ty wy serwer psujecie? To jest to, że się niby przerwi robi. Przerywać się animację. Ty, tak się szybciej chodzi, nie? O kurwa, ale zapierdala się. O kurwa. Ty, to by było przeciwko, można wykorzystać. Do ucieczki. Kurwa, ale zapierdalam. Jak kubica. Kurwica ze mnie. Kiedy działa to na skoku, że na przykład wyda. O. Ty, dobre to, animacyjnie. O kurwa. Jak będzie policjant gonił, to tak kurde się spierdalamy. Nie, najpierw to trzeba na maksa zużyć, kurde, ten sprint. A później, kurde, dopiero. Teraz, patrzcie. Najpierw sprint, a później. Jak już jest to wolne bieganie. Siup. Teraz, kurde, wiecie, teraz troszkę sprintu. Au. Podbugowanie to się podlicza? Czy słyszałem Maxa ten wierszyk? To jest niemożliwe, żeby się coś podbugowaniem podliczało. No i co? I troszeczkę, kurde. Kurde, Mati. Chyba ty mnie babanujesz. Ale buty? Jak cię ma? Ty jaka... Ale w ogóle jak ona wygląda? Jak jakaś cyganka, nie? Nie obrażaj cyganów oczywiście. Ale kurwa, ten naszyjnik to czerwone włosy, nie? Płaszczyk, kurwa, jakieś buty wielkie, nie? Cygan po prostu zwykły. Ale dzięki za suba, to jest kurwa! Serdecznie, glebanczacie! Jeszcze raz wielkie dzięki za suba!
3 sekundy na glebę, policja! Czekanów możesz obrażać? Czarnoskóry witam już nie. Witam serdecznie po krótkiej przerwie. Witam serdecznie po krótkim starcie. Witam serdecznie. Cześć, cześć. Co u ciebie? Jak życie? Co tam? Jak tam? Pomalutku, nie pomalutku. O! To by było na tyle. Strop, kurde, się porobił. No nic, trzeba tu sił. Odpalamy. Woman like me, like me, woman like me, woman like. Zapraszam na szeryfkę. Jenkins, jak pójdę na szeryfkę, to kurwa, czy będzie roleplay grany, czy będzie kurde. Chuj. Ja pierdolę! No ale jakim cudem się serwer wypierdala, bo ludzie wchodzą na niego? Nie czaję tego. Dzięki, Axel. To jak to działa? To przez bazę danych chyba.
No i nie działa, kurde. Ciężko, ciężko tu, kurde. Jenkins, jak z tym serwerem? No kurwa, nie wytrzymam zaraz. No i teraz nie wejdę na ten serwer, no. W końcu tyle zaćmień zrobili, że teraz nie wejdę na serwer. Ja mam jakiś zjebany error, że zbyt duże obciążenie. No i chuj, kurwa. Ja pierdolę. Nie wytrzymam. Nie rozumiem, Jenkins. Będziesz czekać za śmiesznie. Zako, mówisz, no pardon? Nie wiem, Jenkins. Mi pokazywało, że wiesz, że już zero jest na słupie. No i co? Ty jesteś Jenkins na serwerze? Tak ty chcesz pograć, jak nawet ciebie nie ma. Ale ciężko jest, nie? Kurde. Jakby to tu. Jakby to tu zrobić, kurde, żeby.
Zaraz wrócę, chłopaki, odezwę się. Dobra, ale jesteś już drugi, tak? Z żoną muszę tam coś. No dobra, dobra. Przyszłą żoną muszę. No to nic, z żoną graj sobie, kurde, ropy. Ty masz jakiś samochód? No, szykuj. Słucham? Tam z żoną musi, nie? Coś zrobić, to wiesz, to ja też pojadę, coś tam z żoną zrobię, bo mam jedną żonkę, dobra, wiesz, tu i... cztery. No ja też na żonkę pójdę, więc... No, no, na luzie. Ty z żonką się zaopiekuję, kurde, wiesz, jak jest. Widzisz sytuację napiętą? No ta. O, fantastycznie. Dobra, dziękuję panowie. O, radio w motorku, kurwa. Żyć nie umierać, nawet jest radio w motorku, nie? No ale jak już, kurde, jedziemy motorkiem, to...
Radio check. Radio check. Poprawny. Krzyczysz. No i chuj, to się zjebane na on. Hello! Biały! Dzięki za suba! A nie, to blady. Dobra, poprawiłem się. Blady! Witam z Katwa! Rzecz gleba, rzeczacie! Jeszcze raz wielkie dzięki za suba! Weź broń. Jakby to szybko. Tą sobie weźmiemy. Ale kurwa, co się wydaje? It's okay. It's okay. O, drzwi, tam to. Coś z drzwiami jest nie tak, kurwasz. Witam. Czołem, czołem. W porządku wszystko jest? Nic się nie dzieje? No nie, jak widzę pana z tą broją długą, to na pewno nic się nie działo. Wszystko będzie pod kontrolą, myślę. Of course. Nie ma innej opcji, dobra. Siup na plecy. No, of course. Panie, się zadaje pan na patrol? No, za momencik, jeszcze nie. Czekam na Lukasa. Dobra, ja raczej pan... Aha, rozumiem, dobra. A pan to kto? Dobra, zabieraj go stąd. Co to kurwa jest za przypłęda? Nawet się nic nie odzywaj, go zabieraj. Przenieś mi go stąd. Dobra, gdzie go wziąć? Nie wiem, weź go wynieś po prostu stąd, nie? Żeby nie ten... Nic się nie zmieniło. Tu nic się zmieniło. O, witam. I teraz już pewno też... Jenkins, wchodź, bo ja się rozmyślę. Nie mam tacho, nie mam nic. Dobra, jadę na lotnisko. Dobra, kto to jest? Kim pan jest? To oficer jest. Halo, kim pan jest? Dobra, lewa ręka, prawa ręka, wychodzimy. Dobra, wy... To jest, halo. A, to ty jesteś. A, na służbę nie wchodzi zaraz. Dobra. Tylko tutaj rozmawiam z tym z... Bo nie słyszałem, wiesz, nie odzywałeś się. Mówię, jakaś pałęta, kurde, się przypamiętała i wiesz, wynoszę cię od razu. Kuboko, dobra, ja za chwilkę będę coś, tylko muszę w głowę załatwić. Dobra. No Jenkins, wchodzisz, bo... Kurwa, wiesz... Bo rozmyślam się. Nie ma tacho nawet, kurde, tutaj w garażu nie mam tacho, nic. Ty, co to jest auto? O, dobra, czekaj to. A, slota brakuje, cholera. Może by jakiś, żeby szeryfowski był do przemalowania. Kurwisz o jeden! Powód Alt F4. A chciałem ci slota załatwić. Teraz już dwóch slotów brakuje. Nie no. Wejdę na ten bilecik szybki. Jak wejdę w ogóle.
Muszę na tym gościu zajebać RDMA, nie? Było parę agentów, albo stary dziad też był tutaj. Ty, no i co, Lukas, ktoś się nabrał? Dostałeś slocika, czy nie? Żarty, kurde. Komuś trzymają. Łączę się, no i stary, widzisz? Ktoś łyknął to. Warto było. A nie, no... Esteban, nie mówię o Estebanie. Bodycam? Co to jest, kurwa, bodycam? Dobrze to zapisałem, pomyślałem. Czy ja mam jakiś bodycam? Znaczy jakiś... Użyj. Znaczy ja wiem, że to jest bodycam, ale to trzeba... Elegancko. Teraz tak, chat. You talking to me? You talking to me? You talking to me? Fuck. W ogóle te postacie bokiem są ustawione, to jest dziwne. Czemu ja bokiem? Chociaż nie, no. Jupie, motherfucker! Dobra. Okay. O, jejku, jejku. Oho, stary wstał. Panie komendancie, gdzie pan? Gdzie pan jest? Gdzie się pan obudził? Co się dzieje, kurczę? Co tu się dzieje dzisiaj? Chyba tu gdzieś, co? Pod biurkę, na kanapie, na sofie. Witam, szeryfa, witam. Czołem. Czołem, czołem. Ale, kurczę, wyglądasz. Strażnik leśny. Zaraz jestem. Jak kto? Jak kto? Jak strażnik jakiś leśny. A co ja będę tak szedł? Na robotę idziemy, co? Na robotę. No nie wiem, tyś się kurwa ubrał, jakbyś ubezpieczenie mam sprzedawać, nie? Więc nie wiem, kto wygląda gorzej. Czy ja, czy ty, kurde. Ubezpieczenia idziemy dzisiaj rozwozić? Jakieś nowe zlecenia mamy, czy co? A co to? Nowe jakieś koszuleczki są, chyba coś się zmieniło. Może jakieś nowe mundury nam przyjechały? No, ja te mundury to zobaczę, nie. Kurwa, jak wiesz. No. Jak świnia niebo! To co zaczynają. Witam państwa. Czołem. Czołem, witamy. Ale ty, Franz, się wiejesz, kurczę. Siwe to były, właśnie. Nie, no, dzień coraz gorzej. Żuje to 9-6. To coś strzelbę biorę, nie? Do auta, panie komendancie, bo to nie mam przelewki, nie są.
No, zastępca szefa policji, tak, zgadza się. Och, to może jest panie zastępca, to będę mówił szefie policji. Szefie, to ja wezmę, co? Coś może lepszego. No, kurwa. Nie no, coś lepszego to może nie. Jak nie, ale kurwa. Ale no to ty mogłeś. Weź to odłóż, kurwa. No ale jak weź to odłóż, jedziemy, kurwa, zapanuje spokój w mieście, nie? Ty jesteś sam spokój, przecież... Dobra. Tu już stołki rozstawiają. Co potrzeba, to jest w mojej kieszeni. Odstawię to tutaj, o. No witam. Dobra, jest. Kurde. A ty masz fajnie, bo ci ta blacha to widać, tą blachę, u mnie to nie no widać. Bo ja sobie tak, kurde, podziałałem. Kurde. A, no to sobie podziałałeś, no to sobie podziałaj. To co, pompę tylko, nie? Fajnie. Pompę tylko. No. Ty burger jedziesz sprzedawać z tą czapką, czy co? Weź, skończ gadać, co wyglądasz. Ty, ja nie powiem, jak wygląda. Zacząłeś ze strażnikiem, to teraz mąż, no, proste i logiczne. Dobra, idziemy. Witam komendanta. Wyglądasz tak samo, więc skończ komendanta. Czołem, czołem, spocznij, dziękuję. Witamy, spocznij. Witam. Dobra. Czekaj, bo mi tu się... Siuk. Jeszcze latareczkę przyczepimy, żeby nie było. Nie będzie dużej straty, jak coś. Bo ma cztery pociski załadowane. No i dobrze, ale to wiesz, to chodzi o to, że oni się bali, oni... Nie no, będą się bali, nie ma opcji innej. Nie możemy się nie bać po prostu. Ci z Human Labsa dzisiaj wysłali na maila, że mają problemy z zabezpieczeniami. 32-04. Nie... 04. Mam się tutaj udać z panem oficerem na patrol? Tak? Problemy mają? Z zabezpieczeniami? Ty co się stało z tą tam? No ta no, tak no jasno, coś tam się im powaliło. Sakra. Co, jakimś kajenką, co? Czy... Stało, a widziałeś to? Używałeś tego może? Czy nie? Jasność jakaś taka dziwna. Dobra, to tylko my teraz pójdziemy w takim razie na no pokaż co tam jest. Dobra, zaraz wyjdziemy sobie robić. Tylko jeszcze. No co się dzieje? Wiesz, jaka lodówka? Ale gdzie ty jesteś? Ja nic nie widzę. No tutaj jestem, zaraz będę. Spokojnie. Musisz poczekać chwilkę. O nie pierdol. Ty, to jest nowy Explorer? Nie. A co to jest za auto? Expedition? Ty, no. A skąd ten, skąd ty go masz? Gdzie go się można takiego ten? Od jakiego to jest poziomu? No skąd go mam? No z garażu na skąd. Ale od go kiedy mam, to jest? No od jakichś 2 tygodni. Expedition, ty, ale go. Ty daj chcesz się sobie pokierować? Co? No, chcę zobaczyć, ale jest coś jeszcze ciekawego? A zobacz jakie, zobacz jaką ma proporcje kół? No co ogólnie, zobacz te koła, no. Dlatego do takich aut to się 20 montuje. 22. Ty, ale dobrze jeździ, nie? No, tylko to się nawet nie ślizga, to jest najgorsze, takie dla mnie średnie. To chyba dobrze, nie? No ale weź, no zobacz. Ty, no dobrze jeździ, ale nie? Jak na no, suwa? No wiadomo, no skrętu jakiegoś tam średniego nie ma, no jak na taki, znaczy, no taki pojazd to nie ma co się dziwić, że nie ma. A mamy ale, coś jeszcze fajnego? No weź teraz lewo, prawo. A tak w sumie nie ma nic nowego. Tylko, nie ma nic nowego? No, takiego nic nowego nie ma w sumie. Naprawdę? No dobra. Tak, się listwy nawet. Kurczę, migają. Pajak jedzie. O no, to sobie możemy pojechać za nim. To się tak skończy, kurde, jak wiesz. Kurwa, jaką limuzynę nam dodali. A Tahoe jest wolniejsze, nie? No, raczej tam narkotyki jakieś mamy. Dobra. 0,45. Po narkotyki idziemy? Lanku zapraszam na komisję. No to teraz no każdy dobra, to jedziemy, kurde. Takie ogłoszenie własne napisał. To 10,5 w takim razie. Haha, w każdym 10,5. Mr. Chief of Police. Chociaż mi się wydaje, że mi wszystko tutaj tak, kurde. A widziałem fajny ten, fajne auto mamy pościgowe. 540 jedzie, wiesz? I się nie ślizga. Spoko jakie? Jest. 540, takie w porządku, co? Możemy na dwa jak pojechać, jak chcesz. Nie no,
540, wystarczająca prędkość. A to się zmieścimy w dwójkę tam? Nie, no nie ma co tym jeździć, ci powiem, to jest... Co, szefie? Taktyczna zetka? Może nie. Czy te narkotyki za nami? Gdzieś tutaj ktoś chyba. Zobaczymy, że... Halo! Proszę podejść do mnie. No i co? No nic, no nie widzimy nic podejrzanego na razie, to co, jedziemy. Nic nie widziałem, rzeczywiście. Masz kurwa łeb. Dobra, idziemy pomalutku, pomalutku, spokojnie. Panie szefie. Pod kontrolą wszystko jest. A jeszcze ktoś nas dołączy tutaj, czy w czwórkę będziemy patrolować? Jeszcze dwóch by się przydało. Raczej dołączam. Żebyśmy nie ten. Żebyśmy mieli przewagę na mieście, nie? My zawsze mamy przewagę. Zobacz jaki składzik mamy. Fajny, fajny radiowóz. Fajny, no. Od jakiego to jest stopnia? Porucznik albo kapitan. No to. To nie dla mnie pewno. I co tak zapierdala, gdzie się spieszymy? W sumie to przestępców łapać. Nie no, pomalutku jadę. A szef myślał, żeby na przykład mnie dofinansować 1 200 000, jak kupię Mercedesa S klasę i będziemy pościgi, zrobimy ją na policyjną. 200 na S klasę? To co to mało? 1 200 000 na S klasę, ja wtedy kupuję S klasę, robię fuel tuna i będziemy robić ją pościgi. Przyczepimy sygnalizator świetlny. No ale co, mamy mało? Dużo mamy już w sumie. Tak? Radiowozów pościgowych. A które z nich doganiają? Bo chyba żaden. Teraz wszystkie już, chyba. Tak? No czy no nie wiem, no jak ostatnie pościgi to nie miałem jeszcze. Czyli Team Expedition dogonię, tak? Kurwa, no ale co ty chcesz takim czymś dogonić Porsche? Nie no, bądź o Boże, ale panie. Jak weźmiesz na przykład Porsche 718, no to oczywiście, że dogonisz wszystko. Mhm. Tak samo Mustangiem już dogonisz wszystko, tak samo... A czemu ja Mustanga nie mam? Czy nic. A słuchaj, no to do tego wyższego szefa trzeba. Nie no, kurwa, jak zwykle, nic nie... Czy szef znowu nic nie może, tak? No co ja mogę, kurwa, no nic nie mogę, no. No nie wiem, pytam się z ciekawości, nie, czy jakiś może... Co ja mogę posiedzieć w radiowozie i popatrzeć, co robicie. A co to z tyłu mamy jakąś, kurde? Radia jakieś mamy? Radia chyba, nie? Ty, kurwa, to ten. Bongo jest. Zwolniony tak. Został dzisiaj chyba. Tak? To nie on. Jak tam byli funkcjonariusze? On takim się wczoraj jeździł. Jacy byli? Ty jesteś byli, kurde. Jak byli? Ja jestem byłem. No właśnie, no to co to no. Byli funkcjonariusze, no. My cały czas służymy. Takich jak ty łapiemy. Takich jak mnie? A widzicie, to mi się gada. Marginesy społeczne. Jest społeczne. Dzięki, co ty obok siedzisz, czy kto to siedzi? No jak to? Niech cię nie interesuje. Słyszałeś, co się odpierdoliło, nie? Dobrze, tam się uspokoi. No zostałeś wyjebany, słyszałem. No William, no wy... Właśnie ja rzuciłem odznakę, mówiłem, że mnie wyjebali. No wczoraj coś popiłem. No ponoć miałeś problem jakiś. Czas najwyższy. Się marginesów się nie trzyma w policji, prawda? Aha. No, siema, no. Słucham. Mamy już jednego, no. Dobra, jednego, spoko, spoko. To ja, Dave. Dobra, no, no spoko, widzisz, co to obok mnie stoi, nie? Ty kurwa, jakie są. Zamaskowani to są. Kto? On gadał z tamtym. Ten Bongo gadał z tamtym gagatkiem. No ale z którym? Odjechał w turizmo. No tym w turizmo. I odjechał. A co to za ruda pała? Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zobacz. Moglibyśmy czymś pomóc? Ja się nie chciałem zapytać, jak tam zdrowie. Pomalutku, pomalutku. A jak nic, no nic, musimy jechać. Ty, ale widziałeś tam tego? Co? Zobacz, ten tu w banku wygląda jak ten, jak on ma. Proszę wrócić Mario do pojazdu, ręce na kierownicy pozostać, przygotować dokumenty do kontroli, dziękuję.
4+1. Kod 6. Proszę wrócić do pojazdu! Ręce na kierownicy! Przygotować dokumenty! Jedziemy. Wyłącz silnik! No bo pan nie rozumie. No niech on wyłączy ten silnik, bo już. No ja wyłączymy. Słucham, w tym problem. Witam serdecznie. Kozero! No co to grywa? Ja nic nie słyszałem. 30 do 10, 7, 10, 23. Tam uciekli w stronę salonu. Co, w porządku wszystko? Za sobą? William? No nie jest gdzieś. Okej? W rękę. Okej. Dobra. Lewy łokieć. Bierzcie radiowo siercie w stronę mechanika najbliższego. Zjechali w lewą uliczkę Strawberry Avenue w okolicy. 3-4. SDMS. Zgłaszam. Proszę o wsparcia. Wysłałem wam bajnik, bo to ma jedna potrzebna osoba. Dwie. Nie mam, pompę mam w radiowozie, wy kurwa nie mogę. Ty, no, mówisz, nie wiem, co to nie jest git. Pompa jest w aucie, a wy kurde co. Aha, no wy już jesteście. Jakiś pan? Jaki serwis? Panie doktorze. Postrzelony, tak? Pobiegli na pierwszą z jednej. Ja tutaj jestem, w lewy łokieć, widzi doktor? Krew? Na początku pan się zajmie, panie serwis. Uciskałem tutaj, sobie ranę. Widzę, dobra. Kręcą się tutaj dwa pojazdy. No proszę pana, to jest postrzelone, tak? Mi się wydaje, że tutaj na szpital musi być. Dobra, to jest na dobra. To pan tam do karetki sobie wsiądzie i uciska to tam czymś. W porządku. Po prostu i tyle. Dobra, proszę pana, halo, słyszy mnie pan? Tak, o! Jezus, dostałem. Postrzelił mnie, w brzuch dostałem, o Jezus. Masz na F2 to masz przy sobie? Patrzcie panowie, okaz waszego byłego sierżanta. Kurwa gościu, który jest był policjantem, napierdala do policjantów. No i co, jest strzelał do nas. Ale... Pasuje, no, ze wszystko. Tak, tą radiolkę i naszym tutaj. Wsiadaj, ja to miał też. Cholera jasna. Co, panie doktorze, jak tam? Sytuacja? Proszę pana, jest postrzelony w brzuch, tak? No, szpital tak czy siak jest nieunikniony tutaj. Do mechanika, proszę do odkrywania pojazdu, dziękuję. Ty się tymi kluczami wybawisz, to... Nie, to kredkę. O! Zdybek 40 zł! Co się zatem? No proszę, chyba. Witam? Wejdź. Postrzelili mnie tutaj, w rękę. A, w rękę, okej. Może pomóc transportem. No chyba będzie trzeba. Dobra, my podjedziemy na szpital, bo ja tu się wykrwawię zaraz. Kno się tylko.
Maria. No kurwa. Jaki to burdel się zrobił. Widzisz mnie? Schowałem się. Kurwa, gdzie ty jesteś? No jedź kurwa, jedź już. Schowałeś się, to nieźle. Ale mnie boli. Dzięki, typek za 40 zł. Mistrzu. Siup. 4 koszulki szpital. Ajajaj. Panie doktorze! O Jezu. Panie doktorze! Doktora! Doktora! O, witam. O. Witam. Dzień dobry. Jest? Poszczelili mnie. Doktora potrzebujemy. A no to idziemy. A panowie to z policji? Of course, of course. Wszędzie? Jaki numer jest znak? Elegancko, proszę bardzo. 04. Słuchajcie, kończę. Jestem też chyba policji, Łukasz Jenkins. Proszę zerknąć tutaj. A tamten pan? Lewy łokieć. Postrzelony z ręki. Panowie, szeryf, szeryf. Czy zajmę? To jest szeryf? Fantastycznie. Szeryfie, dzień dobry, jak mi jedziemy? Potrzebuje pan asysty na szpitalu naszym. No w porządku. Ja przepraszam, że w samych gaciach, ale spodnie mi zostawili na sali operacyjnej i zabili ją deskami. Nie mogę tam wejść. No rozumiem. No trudno. Ręka mnie boli, strzelali do mnie. Jak zwykle zresztą. To jak strzela do szeryfa? Nie wiem, jacyś zamaskowani przed motelem. Masz wpadli, no weź to. O Jezus Maria, ta sala to piekło. Takie czapki chyba mieli. Takie ze szlaczkami. Szare. Co, panie doktorze, jak tam sytuacja wygląda? Już. Zaraz się zajmiemy tutaj. Pan ściągnie to z siebie. Będzie okej. Dobre, miłego dnia. Lecimy. Miłego dnia. Miłego dnia. Co z dybek? Dzisiaj zresztą nie działało tam. Nie działał dzisiaj serwisek, wiesz? Ej, ale grałem tam, już weszli już, kurde, a już jest 50 ludzi. 10-5 na 10-7. No, pięknie, to tak sobie dużo ludzi jest. O, dobrze się przyznajesz. Niby były policjant na lewicy. Panie doktorze, ma pan spodnie moje? Aha. Ja ci dałem przecież, tu ci położyłem. Przeczytał ci je przed chwilą. A, tu są, dobra, kurwa. No. Szeryfie, szeryf mógł powiedzieć, abym szeryfowi po prostu oddał spodnie, nie, że chciał mi zajebać. Na służbie nie wypada. Nie zwróciłem uwagi, zajęty jestem raną. W szoku jestem. Dobra, siup, tutaj pana przełożę ładnie. Ja wiem, że fajne miejsce, ale lecimy. Dobra, już tutaj panu. Chce pan znieczulenie? Pan szeryf? Nie, trzeba. Znieczulenie, do. Dobra. Nie no, nic nie zdarzy. Odpisałem, ja mam. Chcę dziś się usiąść. 30 Nie trzeba, nie trzeba, kochanie. Dam sobie radę. Chociaż nie, w sumie możesz mi pomóc, chodź. Ja panu dam znieczulenie, a ty możesz go zacząć strzywać powolutku. Dokładnie. Wylotówka jest tutaj. Na prawym ramieniu. Na lewej rączce założyłem plan. Wylotówka. O, tak się siądę, o. A? Ostrożnie. Panie doktorze, ostrożnie. Uważaj się, jakieś testy muszę zrobić. O, i jeszcze morfinka. I proszę. Okej. No. Czyścimy najpierw. Co? Oj, dziękuję. Za co? Ja idę sobie radio ustawić. Dobrze. A co mówi? Mam takie już, nie wiem, krzyk. Czy? 32 plus 1, 10 na 10, 7. Jest,
Dzięki, chcę mu ratować, o, wiesz? Delikatnie, delikatnie, proszę panią. Dobrze, dobrze. A, dobra. Co tam czeka? Chciałeś mnie ratować, że to chciałeś mnie zakuć. Dobra. Tak. Nie, do Jackie, szczerze, tak między nami. Wcześniej to... gadałeś z tym typeczkiem akurat i miał otwarty sygnał. O, sygu, to Diglett. Siema, łysy. Dobra, siema, to będzie ci w chrobie, ale Jackie z ciebie po prostu nie chciała postrzelić, wiesz? Z kilku dobra, tutaj strzywamy. No. Dobra, przeżyję, przeżyję. Przeżyję, przeżyję. Tak, przeżyję. Nie, dzięki z otwarcie to dzisiaj mówiłem, że... to dobrze. O kurwa. Wiem, dzięki, że szczerze, szefostwo... Dobra, to jeszcze lubię, nakleję na to, żeby nie przeszkadzało nic. Dziękuję bardzo, dziękuję. Proszę, proszę się na tobą. Czekaj na mnie. Jego lubię, bratora, jestem z 10 funkcjonariuszy, który już nie strzelał, ale... Gotowy. Ale tego karota, taki powinien... mnie traktuje teraz jak jakiegoś psa. Ubiorę się. Troszkę bardziej, ja... jasne. Taki to nie... No i proszę bardzo. Dziękuję. Co z nim, Lukas? No i co, no siedzi, gada, to chyba w porządku. Będzie żył. No i to zabieram go zaraz. 32 plus 1, tylko czwarty. Strasznie boli nos. Był policjant, który strzelał do policjantów. No. Zaraz wracam. Panie doktorze, gdzie jest ta pani lekarz, co mi pomagała? Nie wiem, gdzieś wyszła. Mogę pan coś sprawdzić. Zapomniałem mi plastra na skleić. To ja panu teraz nakleję, tylko to jest skończę wpływ. Ku śmierć, 19 miesiąc, witaj skarpana! Serdeczko gleba, cześć, jeszcze raz wielkie. Dzięki za suba! Dobra, siup dookoła. Witam, cześć. Witam, cześć. Siup. I tutaj jeszcze cyk zabezpieczymy na końcu, żeby się nie otworzyło. Ostrożnie, ostrożnie. Dobra. William. Dobra, słucham. Proszę pana, jestem pan się plaster, ubierze. Naklej sobie. Gdzie? Ja panu dam jeszcze tabletki przeciwbólowe, no tak? Plaster. To jednak na stoliku. Nie ma to tamto. No i tyle. 32 plus 1, 10, 5, 10, 7. Dobra, gdzie panu ten plasterek dać? Dobra. Lewa rączka, prawa rączka. Kończę. No tutaj, lewa ręka. Nogi szeroko. Dobra, jestem coś o policji Łukaszenki z numer oznaki 04. Proszę się coś, co mogło mnie skrzywdzić, by zranić podczas przeszukania. Dziękuję bardzo. Dobra. Tutaj ładny taki, proszę dobra. Pana, w kucyki, może być? Może być, nie ma różnicy dla mnie. No to siup. Ważne, aby pomógł. Dziękuję bardzo. Dobra. No proszę bardzo, nie ma sprawy. Dobra. I pan jeszcze poczekaj chwilkę, jeszcze tableteczki panu dam. 7 na ból. To daj, ja mu dam już w celi. Dobra, tutaj cyk, bo akurat dwie, proszę mi dodać w celi. Dobra, dzięki. Dobra, nie wybiję. No i co, idziemy z nim, dobra. Ja. A ty nie wiesz w ogóle, co się odpierdoliło, nie? Co się odpierdoliło, czy ja to zrobiłem, czy medycz od LSPD? Nie wiem. Ja z jedynie co słyszałem to, że nie podobało ci się to, że masz przebiec 10 kółek. Proszę przestawić pojazd. To przecież jadę. Przybiad gastowym szybciutko. W policji robię cię w chuja. Dzięki, sam wiesz, byłem kiedyś kwadratem, znam swoje, wiem jak to działa. No, jeden tu nie obrabia w tym szefostwie, kłamstwa jeden na drugiego, Jackie, no. A pan prowadzić milczenie, ma pan prawo do wykata. Wszystko co pan powie w tym momencie może być ja panu w sądzie, bądź to co nie przesłuchania, rozumiał pan swoje prawa? William, dobra. Tak, William. Czytałem 100 razy. Kończ z nami. Zatrzymanego Status 10, 90 plus 1. 32 plus 1 jako czwarte na ostatnie 10-7.
Co ja zrobiłem? Napad, kurwa, chciałem zrobić. Ja pierdolę. Ej, kurwa. Ale William, no wkurwiłeś mnie, no tak mnie źle potraktowałeś, kurwa, pół roku temu na służbie. To będzie użyte przeciwko panu. Wulgaryzm. Ja wiem, William, spokojnie. Wiecznie ja gangsteram. Jeszcze Feliz PD na patrolu, a teraz gangster, tak. Wróci drzwi, się daje i na głowę. I na tym. Chciałem się być gangsterem. No. Jaki kurs funta dziś? Wygodnie. Nie wiem, gdzie jest panu kurs funta. Zostań się rozkuty zaraz. Po rozkuciu podnieś ręce do góry, oprzeć się o ścianę przed tobą. No elegancko. Jego temu zarzuty. Chce pan skorzystać z telefonu do adwokata? Pogadaj się z nim. Tak. Zabrałeś mu telefon, Lukas? Tak, zabrałem, tak, no. Tak. Ja mu dam już. To zarzuć mu telefonem. O, super. 5 minut od teraz pan ma. Znaczy, znam wszystkich. Wiecie co, tak szczerze. Nie będę tutaj do adwokata tam. Przeczytaj mi tam William moje zarzuty i no. Zaraz, Lukas, przygotuję, dotrzyma pan swoje zarzuty. Panie sierżancie. Weź mu skonfiskuj tam od razu licencję. Dobra. Dobra, podejdzie pan, da pan mi swój dokument z licencją na broń. Jezus, nie zabierajcie mi tej licencji, wiecie, jestem fanatykiem. Dokument. Fanatykiem wojennej broni. Trzeba. Dziękuję bardzo. Dobra, w związku z tym, że użył pan tej broni przeciwko funkcjonariuszom, zostanie ona zabrana. Co, nie witamy się na razie. Nielegalne bronie musiał kupywać tak dalej. Przepraszam. Nielegalne? Jakie nielegalne? O czym pan mówi? No William, no skąd mam broń ogarnąć, mi powiedz. Nie mam ubezpieczenia, nie mam licencji, nie mam ubezpieczenia. Ma pan jakieś lokalizacje, które mógłby pan nam tutaj powiedzieć? No nie mam właśnie. Kurwa, William, ty się ogarnie. 3 godziny temu jeszcze byłem funkcjonariuszem na służbie. Mam nadzieję, że odpowiednio postąpisz i czy jakieś informacje wpłyną. Wpłyną na to... Nie. Szczerze, no, szefostwo mi dużo krzywdy zrobiło, nie będę z policją współpracował. Strzelać do was też nie chciałem. To on zaczął do mnie strzelać, to własnej obronie i to też wiesz... William, podejdź się do mnie. W jego kierunku, ale... Zaraz wracam do pana. William. Słucham, Luka. Zarzucam do pana. Zobacz. Coś tu jeszcze było? Pokaż. No przyznam się, że chciał napad zrobić, nie? 24, 10, 5 na 10, 7. No niby to, ale... Chyba wszystko. 32 plus 1, 10, 5 na 10, 7. Cóż by więcej? Nic zadać, nic ująć. Ile mu grozi? Ile mu grozi? Mało. 35 miesięcy i 37 tysięcy. To nie wiem, po jakich ty to liczysz.
No po normalnych, bo ty chwilę wychodzi. Taryfikator zwykły. Zasiłowanie ile jest? Zasiłowanie masz 10 miesięcy, 15 miesięcy, 10 tysięcy. Funkcjonariusze? Masz. Tak. Czyli co, dostajesz rok z kawałkiem za próbę zabójstwa policjanta? No. Pierdolenie. Idę na górę. Ja go wysyłam. Dobra. Trzymaj to, że... Zarzuty zrobione chyba pod deathmatch, znaczy ten taryfikator. Bo jakby z góry wiadomo, że będzie paręnaście zabójstw. 24, 10, 5 na 10, 7. Dobrze, no to ekspresikiem. No to czy mnie się... Ustawione, ustawione. Mało, nie? To tam czat sobie przecież aż rzeczy jakieś dziwne. 10, 12, no takim 10, 7. I co, idziemy, tak? Zdjęcie mu upalniamy, czekaj. Dobra. To kartę taki musi mieć. To cyknij mu fotę. Czekaj, czemu tam zapisz jest? Quizer sobie robi na czacie. No właśnie widzę, że coś quiz jakiś robicie, kurde, odpowiadacie sobie. Dobra. No i niech się zabierają. Turba już wezwana. No co tu zwlekać z tobą? Dobra, słabo, no słabo to... się zachowujesz, powiem ci. No wiem. Miłej ciotki, no, życzę. Czekaj, jak widzisz. Ja robię. Co wam powiem? Nie, nie, Ajkubie. Jenkins, nie da rady, żebyś mi dał telefon, tylko taksówkę, wiesz, kartę z nimi wyciągniesz czy coś, no... Nie da rady, koledzy zobaczą, że już wysiadłeś, to cię wezmą i pojedziesz się na ten napad chyba na psa. Nie mam kolegów, wiesz, ja nie mam kolegów, ja mam tylko wrogów. Tak, dlatego napadaliście na nas z ekipą. Mam FLSPD. Kolegów? To byli pierwsi lepsi z motelu, co pytali, czy robię napad na human napsa. Tak, numer telefonu do nich masz. Dobra, nie będziemy się tutaj patyczkować. Nie jesteśmy tutaj teraz, że jakieś to jeszcze przesłanie. Dobrze, ale wiem, dobra, jedziemy, Lukas. Czy coś to... Dobra. Byłeś policjantem. Aż skończyłeś. No dobrze. Do kogo ty mówisz, co? Do niego, no. No daj mnie pokierować, bo żeś mi ukradł tego zamek. Patrz, 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 jak się cieszą tam na tym. Dobra, działać. Widzisz? Patrz. Jak się kurwa cieszą, co? Dokładnie. Jeśli będzie trzeba, zrobię to, co będzie trzeba. Nie? No w końcu. Tuż to, to nie ma lekko, nie ma miękkiej gry, kurwa jego macie. Co pan robi najlepszego? Co? Halo? Co pan robi najlepszego tym motorem? Co to jest za zatrzymywanie się na środku drogi? A, telefon mi upadł. Mhm. No dobra, jak telefon upadł, to może pan jechać. Mhm. Mhm. Dzień dobry. To nieźle. To kurwa nieźle. Trzymajcie.
wiedzą tego, a to tego w sumie wezmę. Po jak jeździ, To tu turyzmo co nas strzelało. No przynajmniej podobnie. Patrz, zamaskowany, to ten sam. Na ziemię się połóż! Patrz na 10 wejścia. Zatrzymaj się już! Zatrzymaj pojazd. Departament policji zatrzymaj. Zatrzymaj się! Jestem. Zatrzymaj się już! Zjechał jakiś motocykl. Oj. Zatrzymaj się już! Idziemy Power Street na południe. Południe. Nie reaguje na podróż? Prawo. Prawo. Mogę trzymać motocykl, jak wystarczy. Staranowo, mówię, staranowo. Zajmij się motocykl. Zajmij się motocykl. To mi się podoba. Staranował mnie, ale jadę dalej. Jest okej. Okay. Jesteśmy z Eurometrowym, metr, czyli idziemy na północ, transkarta miasta. No w lewo, na zachód, panie. Nie no, to nie będzie tak wyglądać na niego, bo nie strzeli tam osoby tutaj, tak się zachowują. Zatrzymaj pojazd, już! 10.82 za motocyklem. Wyjebało mnie. Mnie również chyba. Przejmuję 10.80. Poruszamy się na południe. Idziemy drogą San Rio Salvador. Zmierzamy w kierunku motelu. Prowadź tu jeden, będę prowadził meldunek, to? Kręcamy na... Wracamy w prawo przy Winewood, komenda. Wracamy w prawo, Linowie. Ja będę meldował, skup się na jeździe. Motocykl cały czas za nami. Skręcamy w prawo na zachód w Spanish Avenue.
Charlotte Street. Nice. Kurwa, nie wiem co was bawi, ja na przykład jestem wkurwiony w tym momencie. Nie czytałem tego komunika, bo to jest tam jest dzielnica udarowa po prostu. Jak tam się wiedzie, to wykurwia. Krosno, wytnął 10-20, braton, odgoń go. Nie mogę, bo już on cały czas we mnie wjeżdża, staram się. Więc wiesz, o co chodzi, nie? Weźmy w prawo na San Vito Boulevard. Co tu robią boty policyjne? Oh dear God. Jeszcze z kobiecym głosem czarnoskóry mężczyzna. Lokalizacja pościgu? Olympic Freeway, skręcaliśmy w prawo, San Andreas Avenue. Idziemy na Puerto Freeway, stronę Molo. Potrzebuję na 10-20 wsparcie jakieś, samochód, zatrzymałem tego na motorze. Nie jesteśmy w stanie udzielić wsparcia, skręcamy w prawo, Bezpuczyn Boulevard. Idziemy w stronę plaży. Jak wiadomo na obrzeżu miasta dokonałem manewru PIT. Pościg już trwa 10 minut. Mijamy komendę przy Rockford Drive. Kierujemy się w stronę molo w dalszym ciągu. Jestem. Del Perro Freeway. Już. Ułóż pana do środka, ja wysiądę. Starował mnie krosem pedał. Dobra, wygodnie pan sobie usiądzie. Kros zostawiasz? Panowie, generalnie powiem tak. Moment. Proszę pana. Ma pan prawo zachować milczenie, ma pan prawo do adwokata. Wszystko co pan powie w tym momencie może być w sądzie, bo jeszcze to nie przesłuchali. Zrobił pan swoje prawa? Będziemy mówić Starway. Kierujemy się znowu w stronę plaży. Jedziemy. Zrozumiał pan swoje prawa czy nie? Jeśli pan się nie odzywa, uznam to, że zrobił pan swoje prawa. Dziękuję bardzo. Południowy Rockford Drive. W lewo wjeżdżamy na stronę Molo. Na południe, Desert Avenue. Przyjmuję jeden z lewej. Nie ma tu zagrożenia, będę... A co, ja na pościg jadę z wami?
mówiłem panu, że mam pan problem z milczeniem, nie? Puść mnie, kurwa. Nic nie zrobiłem. Kuść mi krosem staranowo. Bo to mój ulubiony był. Skargę chciałbym złożyć. Dobra, elegancko. Idziemy na komendę w takim razie. No nic, proszę pana. Idziemy na ten komendy. Też pan mówił przed chwilą. Nie powtarzaj. Mój numer znak to 90. William Carrot. Chociaż kogo wiezie? Nie interesuje mnie to. Jestem gangsterem największym. Sorry. No. Cztery przyjął zatrzymanego, a ten komend nie wsiadł. Dobra, wysiądźcie pan sobie, uwaga, pomogę panu. A moja głowa! Zapraszam pana serdecznie. Ała! Kurwa, mój łeb! Ej, wyciągasz. Dobra. Uważaj trochę. Idziemy. Niestety już pana należało się pana za takie pościgi. Idziemy, zapraszam serdecznie. Zapraszam. Nogi mnie bada. O Jezus. Co z panem? Wbijecie. Widzi pan wszystko? Okay. Tak, okej. Okay. No proszę pana. Zatrzymałem pana, tak jak pan we mnie wjeżdżał. Także... Nie. Rozumie pan. To ja, nie ja. Daj pana tutaj, do jedyneczki. Pan. Jestem tylko zamaskowany. Jestem minimum. Dobrze, proszę się teraz nie ruszać. Dobra, sprawdź pana. Pana Rów uznam za atak na funkcjonariusza policji. Pan się nie rusza, zaraz pana rozkruje. Dziękuję. Rozkruj mnie, powiedz. Dobrze. Sprawdziłeś go? Pan się spieszy. Teraz pan nie wie, kto jestem, kurwa, dowody mnie sprawdzi. Sprawdziłeś go? Tak, przeszukałem mnie, zaraz kurwa nóż. A kto to jest? A ja w waszym ratowaniu zarazłem gówno wielkie. Nóż, znaczy. Jeszcze dowód nie brałem, dowodu nie wziąłem, zaraz pan nam tutaj. Zapraszam tutaj, panie w zielonej czapce tutaj. Nie dam dowodu. Poproszę pana dowód. Nie dam dowodu. Dobra, weź mi, odejdź. O Boże święty. Dam dowód. Dobra, ściąga pan tą kominiarkę. Dawaj pan dowód. Nie mam kominiarki. Dobra. Wsiąga pan tą kominiarę z twarzy i dowód poproszę. Dowodu nie mam. To plecami do mnie, przeszukam pana. W jakim celu? Plecami do mnie, nie będę bardzo się powtarzał. Ręce do góry.
Widzi pan, jednak był dowód. No proszę. A, faktycznie, mógł być. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do widzenia. Tędy mogę wyjść, czy którędy? Dobra, za karę pan będzie zakłuty siedział w celi. Wracasz z powrotem? Spokojnie, spokojnie, plecami do mnie powiedziałem. Bo użyłem środków. Plecami do mnie. Plecami się odwróć do mnie, powiedziałem. Jest. Lewa ręka, prawa ręka. Zapraszam tutaj pod kraty. Zakuwam pana, dobra. I wraca pan do jedynki. Wracasz pan po dobroci. Za karę będzie pan miał rączki zakute. Zapraszam serdecznie. A kazać mi iść. Zapraszam pana do jedynki. W trybie natychmiastowym. Koraz straszy, dać na mnie zatrzymał. Nie wykonuje pan moich poleceń. W dzisiejszym będę panu po maksie stosował wymiar kary. Halo, halo, halo! Nie boję się tak. Nie boi się pan? To nie ma problemu. Tu zapraszam. Ale wiedziałem, że to masz jakieś geny w Ameryce. Dobra, przygotuj panu zarzuty po maksie. To nie rozumiem. Pan stwarza tutaj zagrożenie, nie wykonuje poleceń. Halo, halo, halo! No atakował mnie, atak na funkcjonariusza. Ja pierdolę! No przygotuj zarzuty, przygotuj po maksie. Ale jak ja cię zaatakuję. Halo! Rozkuj mnie, kurwa! Nie, rozkuj go, kurwa, halo! Z racji, że jestem nowy na maksie. Dniu dzisiejszym będę panu po maksie. Ała, bije mnie, bije mnie! Zarobek i wszystko spróbować. Ała, dostałem! Że nic mi się nie stało. Ała! No i że to będzie trochę nie... To jest chyba Dave, nie? Dobrze pan zapowiada się. Dobra, spoko. No, Grims? Tak. No, no, tak po głosie. Co tam, kurwa? Ogólnie to spotkałem dużo starych znajomych, że Milsa i tam Kolina, w fajnych strojach łokotowskich, więc to... Ja tu nie chciałem zostać, ja... Ja mówię, że tak średnio chcę. Z maszynką, sprawdziłem pana pod względem środowiska. Siedzę, ale jak ja to widzę tych ukochanych moich ludzi, których tak bardzo szanuję, wiesz, to... Przepraszam, nie chciałem, nie chciałem, proszę mnie puścić. William. No, a oni muszą tak krzyczeć wszyscy? No, no tak, ironicznie, sarkastycznie, wiesz, ja lubię tak. Ci w celi, czy... Nie, no ja słyszę, że kradę cały czas. Wiesz, jeszcze dwa razy muszę odjebać teoretycznie. Nie, tam jeszcze co? Jeszcze Jack, z Kolinem tam miałem kosę i pamiętasz, płyta, małpa, ja miałem się tam kosę z nim, więc no. Weź się zamknie tej kamerze. O, jest, no! Jenkins, no ja to wyjdź! No ja zaraz, no halo! No to wróć tu! Jenkins, chuj! Jenkins, chuj! Jenkins, ja ci powiemy ci, kto na DW pisze, że jesteś chujem, ej! Jenkins! Dobra, ja robię status trzeci, jak ich nie uspokoisz. Naprawdę. Jak ja sobie coś tylko wpierdolę? Ty, ale... Ale oni krzyczą, no co i komendy, stary, jak ja mam interwencję prowadzić, powiedz mnie. Zna. Ale ziomeczek mnie zna. Ale nie interesujemy to, no ja robię trójkę, no ja nie będę krzyczeć, słuchał krzyków. Ty, no ale powiedz mi, ja wychodzę, a on do mnie mówi Jenkins, jak ja się z nim na oczy nie widziałem. Co jest, kurwa, zatrzymaj mnie. Lukas, jesteś moderatorem, to idźże kurwa i zacznij coś robić, a nie miękka jesteś cicha. Ten z paskiem na głowie. Raz w dupę to nie pedo, daj uspokój się. Szpana, pan się uspokoi w tej celi. To ci tego tam kakałka nie wywiercił. Pomoże pan, bo jestem skuty, ręce mnie bolą. No ja rozumiem, no ale dlaczego pan wychodził z celi? Niech pan mi powiedział, że dziękuję. Dobrze, plecami do mnie ściągnę panu kajdanki, to jest ostatnie ostrzeżenie moje do pana skierowane. Nie wykonuje pan żadnych ruchów spoza celi, rozumie pan? Nawet jeśli cela jest otwarta. Jakiekolwiek wyjście z celi skutkuje tym, że będzie pan niestety zmuszony zakuty. Mam licencję, halo! Ściągam panu tutaj łańcuchy. Ja pierdolę. Proszę bardzo. Po pierwsze tak, kobieto, zajebcie tu kosy jeszcze w żebra. Po pierwsze, raz jedyny tylko, raz... A, raz jedyny tylko. Raz jedyny tylko zginąłem i mnie Harley uratował. Drugi raz ty się uspokój. O, spokój. O, Jenkins! Siemano! Jenkins! Sierżancie? Jenkins, uspokój się! Jakie kładziesz się? Co jest? Sowa! Halo, nie strzelajcie! Sierżancie, co się dzieje? O Jezus! Jenkins, ja nic nie słyszę, nie wiem. Ja nic nie słyszę, nie wiem. Nic nie słyszę, przykro mi. No, ja też tak, nie bardzo. No więc nic nie słyszę. Dopóki nie będzie ciszy, ja nie kontynuuję interwencji żadnej. Tego chcesz? Jenkins? Oj, wypadło ci coś na ziemię, Jenkins! Jenkins, ja znam tego pana. Sierżancie, to ja mogę dojechać przez pana Dave'a? Uśmiech, kurwa, bo ci z bani zajebie. Wyknij i popij wodę, Jenkins. Uśmiech, to. Może pan sobie w lustro zajebać. Co tam, Dave? Jak panu tak... Łap. Dave! A ty! Halo! Pomocy! Nie wróżę się do tego. Joker! Nie wróżę się do tego. Pomocy! Nie wiem, co ja tu robię. Jeszcze nic nie odjebałem, już się na celi wsadzają.
Policjanci przyjechali, więc pójdę do Sandelasza. To są pana zarzuty. Nie interesuje, naprawdę. Nogi nie nie interesuje mnie. Wypierdalaj. Dobra, dzięki, trzeba wypierdalać. Grozi panu 55 miesięcy i 40. Nie uciekałem, kurde, nie uciekałem. Uciekałeś. Nie uciekałem. Chcesz, żebym ja wrócił? Przejdź uspokoić. Przejdź uspokoić, Batelu. Zaraz tą kratę rozgryz. Dobra, ubezpieczajmy. No ty dzięki, co zbierdalasz, halo. Rączki do góry. 10-2. Nigdy nie wie to, za co jestem zatrzymany, halo? Za co jestem Jackiem zatrzymany? Ja ci żadnych rączków. Za co zatrzymany? Jackiem? Chodź. Nie zbliżaj się. Zobaczyłem tu w majtkach, Barton, zobacz. Potem oddać. Dobra, przygotuję mu zarzuty. Zobaczyłem w majtkach. Śmierdzi od ciebie, daj spokój. Będę ci patrzał. A to ty jesteś czarny. Wyraźna była prośba, byś się nie odwracał i nie ruszał. Tym razem użyję broń palnej. Wodziunka, wodziunka, słuchy i wody, szklunka, wodziunka, wodziunka. Oczywiście, że mogę. Proszę bardzo, panie. Dzierżancie? Dobra, puść mnie, kurwa, z tą nartą na głowie. Wychodzę stąd. Nie uspokoi pan się? Dobra, to jest no, dobra, więc co, puścisz mnie, czy się rozpierdalasz? Ciężar zarzuty dla pana Dave'a Grimsa tutaj, akceptuję je. Obraza funkcjonariusza? Który, nie tak, tak, jak tak najbardziej brał udział w całej tutaj wcześniejszym zajściu, strzelał do funkcjonariuszy, próbował nas tutaj, chyba nic nie słyszymy na to, zabić. Obrażał się. Ty, puść mnie, kurwa. Ja bym wychodzę. Tak, tak, wszyscy naraz, wiem, stary. Ja sam wychodzę. Wszyscy przejdźmy na krzyk. Wychodzę. Wszyscy na krzyk przejdźmy. Najlepiej będzie. Wychodzę stąd. Dobra. To nie jest telefon od... Wysiadam. Dobra, w takim razie trafił pan tutaj do więzienia stanowego. Czy życzy pan sobie konwój? Konwój chce. Chuj. Nie wysyłasz, kurwa, konwój. Przyjechała służba więzienna. No to nie, no to... Ja czuję się teraz, jakbym był na jakimś serwerze bez whitelisty, no. Czy co, to co tu się dzieje, to ja nie wiem, kurwa. No co tu się dzieje, no? No, Jenkins jest moderatorem, a nawet nie potrafi napisać nic. No przecież to jest pierdolone zona tej komendzie. No ale to... Dobra, rączka prawa, rączka, zakupam cię. Panie, panie, mam pytanie, pytanie. Can... No Ryan to... Can I... 21. Can I wyruchać tą ścianę? Który to jeszcze śpiewał? Który taki koncert tutaj nie, dawał? Nie który to śpiewał? Co ja mi robisz? Dobrze. Nie. Popatrz mi, który to śpiewał, tak? Normalnie ustać. Ja... O, tu. A mogę jeszcze raz? Tak, tak, tak pan tak zrobił. Nie, tak nie. To pan robi tak, tak? Jokera, pana Jokera tam do góry. Ale skądże? Dobra, mogę prześpiewać czy nie? No trudno. No ale i tak zaśpiewam, mam to w dupie. Czy mogę czy nie? Także uważam. Ja robiłem mogę... tak. Maj! Świeciłem do minetki. Maj! Widzę kasztany. Kocham ten kraj. Maj! Ale jak śpiewasz, to szepcz. Maj. Słyszysz? Proszę mnie pójść. Konwój chce. On chce mnie wysłać za wszelką cenę. Pójdźmy. Mimo, że sobie... Znacie tutaj ucieczkę przed policją. Masz taser w ręce? Mogę. Mam. Ucieczkę przed policją. A piwa, piwi ten blau. Ale... Nie wiem. No kurwa. Gościu jakiś jest u góry. Muzyczny znaczy się. Nie no. I krzyczy tam z góry. To jest po prostu niemożliwe, nie? To co się dzieje tutaj w tym momencie. To jest kurwa nie. No, ja będę funkcjonariusz raz dwa. Jakąś tutaj pomoc, odstawę. Wchodzimy do pana, bo pan tutaj. Jackie. Dobra, już mnie wysyłacie czy co? Puść mnie, nie wiem. Jeśli pan przestanie krzyczeć i zacznie pan szeptać na całej komendy, to będziemy z panem kontynuować rozmowę. No ile mu wychodzi? No
Dobra, give mi telefon. 40 mu dałem. Samolot. To chuj ci w dupę. 60 teraz. Ile mu dałeś? To tam 70 nie wiadomo. Tak, tam się bawicie fajnie. Nie. Mówiłem ci, że masz po maksimum zautoryzować. Mogliście Jokerowi dać więcej, bo mi groził. No dobra, no to ja to maksymalnie to 41. To jest po maksimum? Ja chcę z nim jechać. Dobra, przejmuję sprawę. Dostajesz 200-200. Nie boję się ciebie. Nie no, żartujesz. Słuchaj, 200-200 dostajesz za to zachowanie, no trudno. Za chwilę. O, zobacz, coś ci pokażę. Show me this, show me. No co mi chcesz pokazać? Nie. A i się nie zgadzać z pierwszym. 200-200 to przesadza trochę, nie sądzisz? Nie, to nie jest przesada. Słuchaj, chcesz konwój czy nie? Chcę konwój. Ale no, dobra, i tyle. To 200-200. Szefy, konwój potrzebny jest, czy autoryzuje szef? When, no, 85 miesięcy. Aha, no to jest 200-200 grozi mu. Jeśli będziesz jakiekolwiek jeszcze z powodu tej problemy, będziesz wulgarnie się wyrażał, krzyczał i będziesz, tak? Tutaj. Tyle, o, jeszcze tyle. Dobra. Proszę bardzo. To autoryzuję tutaj taryfikator surowy dla pana. Odraz konwój w takim razie. To może temat 200 się nie uzbiera. Co wy? Tu szefie, tutaj były takie zarzuty. Dobra, jak mi dacie telefon, to mogę iść. Pan tutaj wielokrotnie używa wulgaryzmów do funkcjonariuszy. Pluje nam w twarz, używa środków palców, żeby nas tutaj nie obrazić, nie więc... Tutaj takie zarzuty ale były, na to miałem podaję. Pod folder. Nie miałem narkotyków, co ty pierdolisz? Jeszcze napluł. To widzę, proszę w razie, to nie narkotyk. A no... Ty. A no tak, miał. Powiedz mi jedno. Złam. Albo dobrze, tutaj wiesz, sierżant widzę, podchodzi. Tak, nie mogę z wami wszystkimi naraz, co wy... Tak, słucham. Proszę, jakie umiesz zrobić, że wy nie potraficie się zająć dobra, jednym ja zatrzymanym? No uciekał przed policją, no to wysyłasz... Nie wysyłaj mnie, ty, konwój. Tyle, no co? Konwój miałem mnie. No on tylko chciał telefon bez karty SIM i tyle. To ja tu widzę... Nie dostajesz mnie do telefonu. Nie ma żadnych telefoników, bo... telefony dobra. Mówię, nie, no trzeba zaraz troszeczkę tu prowadzić. Przygotujcie się do konwoju. Powiedz temu gościowi, że chcę konwój. Okej, dobrze, zapraszam pana. Ile mu grozi? Powiem tak, szef. To jest szef? 10 lat, 6 tysięcy. Chciałbym skargę wnieść. Gościu wpierdolił się we mnie krosę. Chciałem pan używa słów dalej tutaj wulgarnych, więc doliczę kolejny rok. Nie używam. Nie używam. W dniu dzisiejszym doliczam tu jeszcze te obrazy, które pan kierował w kierunku. Nie wykonywał pan moich poleceń, więc 250. Ile? 250 lat i 200 tysięcy. Ile? Pan się przestanie rzucać w tej celi, dobrze? No dobrze. Ja sobie tu usiądę. Dobra. No widzisz, od razu w takiej potulny, jak mu wyroki przedstawiamy, tego? Dobre. Dobra. Pan on ile? Obsunuty ręki mają. No, ten tylko ucieczka przed policją nie znalazłem, nic przy nim, tylko nie wykonuję polecenia ucieczka przed policją. Tylko bardzo tutaj się załatwia, nie chcę podejść pod kraty i tak się czekam. Dobra. I wysyłam. Przygotuję pana zarzuty, zaraz. No dobrze. Ile? Dobre, to lecamy czy jako? Ile? To co robimy z granicem? Konwój. Ty, to ruchy, bo mnie naganią. Dobra. W takim razie przygotujcie się do konwoju. Uwaga, będziemy kierować tutaj konwojem zaraz. Przygotujcie się jednostki do konwoju. Ubierzcie kamizelki. Żółwie 24, niestety nie mogę, bo muszę już status trzeci. Tak czekałem, żeby go tylko wysłać. Dobra, przyjął. Witam. Dzień dobry. Kto się panem zajmował? Nie wiem. Przywiózł mnie na komendę zastępca szefa Jenkins. Mhm. Tak siedzę już tutaj od dobrych 25 minut i czekam na współpracę z tym pierdolnikiem. 04 do 90.